Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2 i mówiliście mi w komentarzach, Lucek, pousuwaj te gówniane części, które zainstalowałeś do swojego Skyline'a, okej. Okay. Więc tak, karbonowe części, takie jak maska, maska mu chyba zostanie, mi się taka podoba. O! Czemu nie mogę? Co? Ej, słuchajcie, nie mogę... Nie mogę zmienić do... Dobra, nie, to nie. A i tak mam dziesiątkę, jeśli chodzi o ten... Dobra, nie mogę tego usunąć, nie wiem czemu. Chyba bym musiał do salonu wsaść i w ogóle. Ja teraz się znajduję przy... ukrytym wyścigu Sprint i od niego sobie zaczniemy. On jest bardzo długi i... będzie zajebiście. Zobaczcie, zaczynałem w jakichś dokach. W ogóle jest to jeden z ostatnich wyścigów, jakie będziemy jechać w Underground 2. Jeszcze wezmę sobie zaraz suwa, czyli mojego Hammera. I Hammerem sobie przejdziemy jeden wyścig, a później już zaczniemy robić ostatni URL w Need for Speed Underground 2. Ja już nie pamiętam, jak się zakończyła ta gra i powiem wam szczerze, jestem ciekawy, co się wydarzy na końcu, na jej końcu. Natomiast po tym odcinku, niedługo po tym, nie wiem, gdzieś tak kilka dni myślę, bo już chyba więcej nie będę nic robił w tym Undergroundzie. Miałem przejść na 100%, ale powiem wam szczerze, nie mam do tego nerwów. Chodzi mi o aukcję teraz ogólnie, jestem trochę taki rozgadany, gadam o wielu rzeczach naraz. Chodzi mi o aukcję, gdzie będę wystawiał właśnie tą grę, moją kopię gry, czyli płyty i tak dalej. Z grą, plus jakiś tam bonus. Myślę, że dam po prostu osobie, która wygra aukcję, też save'y do tej gry. Z gry, po której... Boże, co ja się nie mogę wysłowić. Dam save'y do tej gry, mojej gry, z gry Underground 2. I będzie mógł ktoś ten, kto wygra aukcję, będzie mógł przechodzić Undergrounda od moich save'ów, będzie mógł robić 100%, dokończyć moją wizję, dokończyć mój projekt. O man, jakie to jest satysfakcjonujące tej osoby i w ogóle. Także będzie jakiś taki mały bonusik. Mówiliście o autografach. Nie, no to jest żenada, żebym dał komukolwiek jakieś moje autografy. W ogóle, tak jak na tym zlocie z klasyków, tych aut klasycznych w Gryfinie, tak? Się pytali chłopaki, czy dam im autograf. No słuchajcie, kurde, jestem youtuberem jakimś tam, co ma 15 tysięcy widzów niecałe, tak? Więc jak ja mogę tu komukolwiek dawać autografy? No to jest trochę takie dziwne. Dla mnie przynajmniej. Natomiast okej, jeśli będziecie chcieli bardzo te autografy, to mogę tam jakieś napisać na jakimś kartku, czy coś takim, czymś takim. W każdym razie po tym odcinku planuję właśnie wystawić grę na aukcję i będziecie mogli ją sobie zakupić, zalicytować. Licytacja będzie od złotówki, wysyłka będzie darmowa i zobaczymy co się stanie. Zobaczymy, kto wygra i co będzie się działo później. Może będzie jakiś bonus dodatkowy w paczce, nie wiem jeszcze, co tam wymyślę. A może i wiem, ale wam nie powiem. Niech to będzie niespodzianka. Czyli tak, save'y na pewno będą dla tej osoby, która wygra aukcję. Jakieś cukierki, nie wiem, dzikie węże pakuję do tej paczki, może coś to zobaczę, co to będzie, tak? No dobra, wracajmy do gry. Wiecie co, to jest sprint, jeden z ukrytych i za niego dostanę dużo kasy, a kasa mi jest potrzebna, żeby stuningować Hammera. Nie wiem, czy cokolwiek będę do niego wkładał, bo już i tak całkiem dobrze jeździ, chociaż i tak to jest nieporównywalnie wolno w stosunku do chociażby Skyline'a, którym właśnie wygrałem wyścig. 4000 gotówki, świetnie, mam już ponad 10 tysięcy, 13 tysięcy dokładnie. Zobaczcie sobie, jak wygląda moja mapka. Ja już mam tu większość rzeczy ukończonych, nie mam jeszcze zawodów URL odblokowanych, ale już mi do tego na pewno niewiele brakuje. Jeden wyścig sprint, który tutaj widzicie, za chwilkę go pojedziemy sobie też i go ukończę, a później zrobimy, moi drodzy, ostatnią gwiazdkę, jaką mamy tam do zrobienia i finito, i będziemy... Przejdziemy jeszcze jeden wyścig w Hammerze. Myślę, że to będzie długi odcinek, ponieważ dużo mamy tutaj do roboty, jak widzicie. Wyścig URL nas jeszcze czeka, on będzie ciekawy i muszę go pokazać chyba w 100%. Chociaż nie wiem, zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądało, bo pojedynek ma być dosyć ciekawy. Z tego, co mi pisaliście w komentarzach, zdążyłem się zorientować, że no, będzie to coś ciekawego. Ale no, nigdy nic nie wiadomo, zobaczymy.
Tym razem moim przeciwnikiem jest Mazda RX-7. Okej, i startujemy. Właściwie to przed nagraniem tego odcinka próbowałem zdobyć tutaj 100%, w sensie przechodzić te wszystkie wyścigi, których nie ukończyłem w poprzednich jakby etapach gry, w sensie tych poziomach, tak? I robiłem okrążenia i tak dalej, i tak dalej. Chciałem sobie też trochę kasy zarobić, żeby stunigować lepiej Hammera, ale powiem wam szczerze, że nie wiem, jakoś ten bug przestał działać na dużą kasę i teraz zostaje tylko 350 gotówki. Nie tam tysięcy, tylko 350, to jest mało, to jest... Nie opłaca się w ogóle jechać. No i ukończenie 100% zajęłoby mi, ojej, granie w tą grę chyba z cały dzień, więc... No jest trochę roboty, tym bardziej, że jeździ się praktycznie te same wyścigi w kółko, więc dla mnie to jest katorga. Dlatego zostawiam to zadanie dla osoby, która wygra sobie aukcję z grą i myślę, że to będzie też fajna tutaj zabawa, nie? Tym bardziej, że właśnie zauważyłem i też pytacie się dużo o to, gdzie kupiłem właściwie swoją kopię Undergrounda. Odpowiedź jest taka, no ja po prostu kupiłem w jednym takim sklepie. Właściwie to jest chyba jedyny sklep, gdzie jest dostępna jeszcze ta gra. Więc jest to taki tytuł, który jest już, powiem wam, mało dostępny. Klasyka, tak? Nie wiem, czy jeszcze gdzieś drukują te płyty. Drukują? Czy się nagrywają? Czy tworzą może kopie Undergroundów? Ale powiem wam, że jest trudno dostępna, dlatego aukcja, tym bardziej od złotówki, może być bardzo ciekawa, no bo sama gra kosztuje 40 chyba 9 zł. To jest niemało jak na taki klasyk. I może to być naprawdę ciekawy moment, ciekawa okazja dla osób, które chcą sobie przypomnieć Undergrounda albo w ogóle w to pograć, bo może ktoś jeszcze nie grał w tą jedną z najbardziej kultowych gier wyścigowych w historii gier wideo, tak naprawdę. Mam już 87%, za chwilę ukończymy, a wtedy przeskoczę w Hammera. Albo nie, jeszcze zrobię tą gwiazdkę, ale chyba z Skyline'em, czy może Eclipse'em? Skyline'em. Eclipse'em pojadę ostatni wyścig URL, tak sobie zaplanowałem. Tak sentymentalnie, wiecie co chodzi. I na koniec Nitro do końca, pięknie. No i mamy metę. 2000 gotówki. Teraz przydałoby się zajechać do jakiegoś warsztatu z częściami do tuningu. Chyba wyglądu, wiecie, bo ja już ten tuning to, jeśli chodzi o osiągi, w Hammerze sobie tam jakiś zainstalowałem, brakuje mi nitra i turbo i tego typu rzeczy, ale silnik, skrzynia biegów, chyba obniżenie, tego typu rzeczy są zainstalowane na maksymalnym poziomie, dlatego myślę, że może to mi wystarczy do wygrywania, no zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać. W każdym razie już tam jakoś sobie ten Hammerek śmiga, teraz jedziemy do, wow, do gwiazd. No i dobra, jestem na miejscu, zobaczcie sobie, zobaczmy sobie, gdzie to w ogóle jest. A tu. To co, zawracamy, jedziemy przez lądo, skręcamy w lewo, myk. A może nie do końca tak będzie to. Dobra, coś zaimprowizujemy za chwilę. Cofamy. Pięknie. I jedziemy przez lądo, czy się wcisnę, ale pięknie mi poszło. Musimy kawałek przez miasto przejechać. Właściwie cały czas jedziemy przez miasto. Ludzek, jesteś genialny. Ups. Chodź tu nitro. Dawajcie mi nitro, trafiki głupie. Dziękuję. No dobrze, i teraz pojedziemy sobie... O, fucking shit! Za wcześnie skręciłem, ale to nic. Jakoś z tego się wykaraskamy. A i tu. Tak jest, fantastycznie. Drift! Pięknie! Tu już mamy gwiazd. O, fuck, mam 30 sekund, żeby dojechać. Czy zdążę? Yo, nie mogę się rozbić. Czy to jest na górze, czy na dole? Nie wiem, strzelam, że na górze. Strzelam, że tu. Czy to będzie tu? Mam 18 sekund, nie mogę się spóźnić. Oh man, to nie tu. 13 sekund. Jest, widzę. 9, 8, 7, 6. Wow, mogę sobie ustawić samochód jakoś. No ej, kurde, dużo tego jakby, no tutaj nie możemy sobie porobić, tak? Pozmieniać tej kamery.
Nie, 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 kontrolka. Nie, jeszcze nie to, jeszcze nie to. Wow, o tak. Nie no, zaraz na ściany walnę, to tak dziwnie trochę. Chwileczkę, chwileczkę, ja to muszę. Ej, a właściwie ciekawe, jak daleko możemy sobie wyjechać samochodem. Na tym widoku. Pojadę gdzieś, kurde, nie wiem. Ej, można. Można sobie naprawdę daleko wyjechać. Kurde, można w całym mieście chyba tak jeździć. Ja pierdzielę, jaka dziwna gra. Dobra, zrobię sobie przy warsztacie tutaj. Jak pięknie, oh man. O, no, dawaj, pokaż się kółko, jest. Oh yeah, oh yeah! Jak pięknie, my god. Fantastycznie, jest, zapisałem. Dobra, i co mamy? No, nie, nie. Co? Nie mamy zawodów URL jeszcze. Amen, to niedobrze, to niedobrze. Trzeba jechać robić te... O, wiem, inaczej, inaczej. Teraz jest czas, aby wskoczyć do Hammera. I zmieniamy sobie myk, myk, myk. Hammer, hops i... Jedziemy do eksploracji, zobaczcie teraz, jaka przesiadka. To w ogóle nie jeździ. Jest, dojechałem. Trzeba tu zainstalować jakieś turbo albo redukcję wagi, bo to jest masakra po prostu. Dobra, redukcja wagi. Pięknie. Teraz turbo, ostatni stage, fantastycznie. Ile mi kasy zostało? O, zajebiście dużo. Czyli co, nie starczy mi nawet na nitro? Man, nie starczy mi na nitro, zobaczcie jak niewiele brakuje. God damn it. No nic, co, trzeba zarobić w jakimś wyścigu. W jakimś wyścigu. Tylko w jakim, do cholery. Wow, ale teraz to już śmiga, fantastycznie. Co? O, widzicie, mamy te pomarańczowe wyścigi. I to są zwykłe jakieś tam wyścigi, sprinty albo te okrążenia, tak? Ale, a właśnie, ciekawe, czy mogę się wpierdzielić, tak? A to nie ma sensu, bo ja w ogóle wtedy przegram. Tutaj mamy jakiś wyścig. Ustawimy sobie GPS-a, chociaż nie wiem. Wy mówicie, ej, Ulcek, weź ustaw sobie GPS-a, bo ty nie wiesz, jak tu się dojeżdża. Ja nie wiem, jak się tu dojeżdża, Wiem, jak się tu dojeżdża, ja znam tą całą grę i mapę na pamięć. Chociaż, może nie powinienem się tym chwalić, bo... Uznacie mnie za nerda. Ej, tu był skręt, zobaczcie, mogłem pojechać szybciej. A, coś w tym GPS-ie jednak jest, kurde. No i dobra, mamy tutaj wyścigi dla SUV-ów specjalnie. Hops, ale zobaczcie, jaki ładny, gładki. A jakbym taki jechał skrętem. Jakie mają stuningowane wozy, a ja mam żółtego, lamerskiego Hammera. Kurde, ja tu nic nie mam włożone, jeśli chodzi o części wizualne, ale... Zobaczcie, coś tutaj się pruje, nie? Jaki tuning, Boże. Ej, no nie, no, jestem na przezie jakoś. Mi się udaje tutaj jechać. Dobra, wolę kamerę z maski, bo te samochody są naprawdę ogromne. I ciężko. Prawie nic nie widać po prostu, jak się ma tą kamerę z tyłu, po prostu. O, man. Ja muszę tutaj zainstalować jakieś... O, fuck. Jakieś, nie wiem, progi, jakieś... Zderzaki lepsze, żeby się ten samochód jakokolwiek trzymał tej drogi do cholery, bo teraz jeździ fatalnie. Ale brzmi bardzo ładnie brzmi. Aj! No jak ja mam niby na tych zakrętach tutaj wyrobić? No, trzeba hamować już przy samym starcie, no. Dobra. Tamci mnie gonią. Ej, idzie mi naprawdę dobrze. Chyba nitro mi nie będzie tutaj jakoś specjalnie potrzebne, no bo zobaczcie. Naprawdę bardzo ładnie się ten Hammer rozpędza. No tak, jeszcze przydałoby się go jakoś stuningować, no bo... Bez tuningu wizualnego się tu obejść nie może. A ja mam chyba 4000 gotówki, więc... Zaraz będę miał pewnie tyle, więc może coś tam się uda wsadzić, ale też bym chciał mieć koniecznie te nitro. Więc to jest też ważna sprawa. Mamy tu dwa okrąże... O, man! Zobaczcie, jak nim rzuca! Ach! Jest ciężko, jest ciężko. No dobra, i tak wygląda jedno okrążenie na tej trasie z dwoma was już nie będę męczył po prostu.
No i dojechałem na pierwszej pozycji, nie było to wcale trudne zadanie. Nikt nie miał hamera, ja tylko miałem hamera, man. Pewnie jak ja bym miał, nie wiem, nawigatora albo jakiś inny, innego suwa, to ktoś by miał hamera. No tak jest ta gra skonstruowana po prostu. Mam 5000 gotówki, nie jest to dużo, to jest bardzo mało. Aha, dobra, już wiem co trzeba zrobić. Musimy ukończyć wszystkie wyścigi bodajże. I zaraz przesiądę się z powrotem do Skyline'a, żeby to po prostu szybciej poszło. Ale zanim tak zrobię, to po prostu... Boże, jak to jeździ, Boże. Nie wiem. W ogóle mam dylemat, czy wpakować tu nitro, czy po prostu... O, nitro, damy nitro. Myk. Dobra, Extreme Package. I super, teraz powinien ten hammer śmigać, normalnie, pięknie. Uwaga. Ła, to nitro to mu... Nie no, trochę mu tam daje. O, właśnie, zobaczymy co się stanie, jak wpieprze się hammerem na Street X. Czy Street Cross, okej, dobra. Dobra, zobacz, tutaj takie fury i w ogóle, no nie? A tu mój hammer, dobra, zobaczymy co się stanie. A nie no, przegram na bank. Ło, jaki przyczepny skubaniec. Się zrobił. Nie no, o kurde, jak wyrwał nagle, jaki typ. O man, ciężko będzie ich tutaj wyprzedzić, no. Zobaczcie, to w ogóle nie mam przyczepności, cholera jasna. Może wam pokażę. O, zobaczcie jak się ślizgam. Masakra, nie? Nie, to nie ma sensu w ogóle. Przestańcie mnie tutaj denerwować, ludzie. No i ten sam Street Cross czy Street X pokonałem Skyline'em bez żadnego problemu. To był ukryty wyścig, więc dostałem za niego sporo kasy i w sumie mam już 5000 gotówki. Wow, pokazała się następna gwiazdka. O Boże, jak miło, jak fajnie, man. Idziemy po następną gwiazdkę. No i tak, usunąłem sobie te światła z tyłu, to takim wiecie, niby super tuningowe. A i okazało się, że mój Skyline dalej ma notę 10 punktów za wygląd. Fantastycznie. Także nie ma żadnego problemu. Jedziemy sobie do gwiazdki. Tak w ogóle to myślałem, że poprzednia gwiazdka to była już ostatnia. Gdzie ja mam jechać do cholery? Całkiem niedaleko, ale muszę zajechać raz w lewo. Tu, dobra. Myślałem, że ta gwiazdka poprzednia jest już ostatnia, to okazuje się, że pokazują się jakieś nowe w ogóle. Muszę zaraz zerknąć na postęp w karierze, bo coś mi tu po prostu nie gra. Albo ja jestem jakiś głupi. W każdym razie na 100% został mi jeden URL do przejechania, ale kiedy on się odblokuje, ja tego nie wiem, za cholerę. Ale myślę, że po prostu muszę przejechać wszystkie wyścigi, te takie dostępne, widoczne na mapce. I dopiero wtedy pojawi mi się jakiś tam URL i będę mógł już powoli kończyć grę. Powoli, znaczy nie powoli. Dlatego mówię, że to kurczę, będzie albo bardzo długi odcinek, albo niestety będę musiał go podzielić na kilka części. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo chcę naprawdę już ukończyć teraz tą grę i przeszykować dla was jakąś fajną paczkę na Allegro. Dobra, tutaj mamy już zdjątko. Fantastycznie. I czy pokazał nam się URL, czy nie? Nie. Dobra, no to mamy tutaj jeszcze wyścig okrążenia i Street X. No dobrze moi drodzy, ukończyłem sobie dwa zawody, Street X i jedno okrążenia. Odblokowało mi się w ogóle Monstrum. Wiele innych zawodów, dokładnie raz, dwa, trzy. Czyli nie aż tak wiele. Ale odblokowały mi się zawody URL. Może chciałem coś powiedzieć głupiego, dobrze mi to, żeby mi to wyszło z głowy. Mam tak, 78% gry, 98% Stage 5. Został mi jeden URL event do przejechania. I to jest właśnie ten event, więc zaczynamy! Co, żadnej kascenki? Nic? Okej. Ej! Czy te samochody są pomalowane wszystkie tak samo? Tak jest. One mają... No? Ej, one mają wszystkie takie same malowanie, jakiejś tam śmierci. Goddammit. Czy oni będą lepiej jeździć? Nie wiem, ale goni mnie właśnie ta LX 8. Oh man, goni mnie i RX 8, która była w cutscenkach. Zdaje się, że będzie tu aż 3 wyścigi URL, bo mam 3 okrążenia, więc będzie sporo. Pierwszy jest lightowy, to się powinno... Ale oni w ogóle jakoś, nie wiem, szybciej nie jadą, nie wiem.
tak samo jeżdżą jak i tamci poprzedni. To nie jest nic tutaj nadzwyczajnego, szczerze mówiąc. No dobra, to weźmy sobie kamerę z maski, jest ciekawa. Jeszcze jedno okrążenie. Nie no, coś tam próbują, coś tam chłopaki robią, ale powiem wam, że nie idzie im zbyt dobrze. Nie było w ogóle żadnej cutscenki, ale mieliście rację. Są samochody i są tak samo pomalowane wszystkie na jakiś tam ciemny kolor i mają śmierć z kosą na bocznych drzwiach, więc to jest taki chyba element charakterystyczny dla gangu, który mnie jakby rozwalił kiedyś. W sensie w tej grze, tak? I cóż, nie jest jakoś specjalnie trudno, naprawdę, jest okej. Mówiliście, żebym wziął sobie poziom hard, ale nie, ja jednak zrezygnuję z tego poziomu, bo to nie jest trochę taki oszukany i sobie daję z tym spokój. Wygrałem następny wyścig. Pięknie. Okej. I znowu mamy tych gości śmiesznych. Tym razem coś dłuższego, zdecydowanie dłuższy wyścig, ale również jakiś fajny, ciekawy. Bo widzę tutaj Mitsubishi 3000 GTR czy 2000 GTR, już nie pamiętam, GTR, GT, raczej nie GTR. Już nie pamiętam tych tysięcy, nie ma tam w nazwie. Ale to jest nieważne, ja mam swojego Eclipse'a, jak widzicie, objeżdżam gnoi jak chcę. Nie ma problemu. I drift power slide. Za mną zaraz Mazda RX-8. O, właśnie, to jest moje ulubione, zobaczcie sobie, zobaczcie. O, ha, jeszcze wolno jadę, zobaczcie na to. Oni zawsze w tą ścianę tutaj walą. Każdy jeden zawodnik w każdym wyścigu w tym miejscu zawsze walą tak śmiesznie w ścianę. A jeszcze jak jedzie się szybciej, to oni za tobą jeszcze szybciej jadą i jeszcze mocniej walą w tą ścianę, więc to jest dziwne to jest. Dziwne w ogóle, że tego nie zauważył nikt przy tam testowaniu Undergrounda, no bo to jest chyba raczej błąd. Zobaczcie, o, co to było? Znowu jakiś bug, masakra. Nie no, chyba testerom tej gry nie chciało się po prostu grać już do końca, więc niektóre tam bugi wyszły na jaw. Nie wiem. Okej, zdaje się, że tu mamy już końcówkę ostatniego wyścigu, czyli trzeciego w tych zawodach URL. Czy będzie więcej tych wyścigów? Nie wiem, szczerze mówiąc. Ale wydaje mi się, że nie powinno być. 7000 gotówki. I co będzie? Będzie kasycenka, czy nie? Aha. A! Pojawiły się jakieś zawody. Zobaczcie sobie tutaj. Ej, myszka, chodź tu. Tutaj mamy zawody i one chyba będą takimi ostatecznymi. Nie wiem, kurde, no żadnej cutscenki nie było, żadnej informacji typu Lucek, to jeszcze nie koniec gry, weź jeszcze poczekaj trochę, bo normalnie. I ja nie wiem, o co chodzi, nie? Więc ktoś mi tam wspominał, że jeszcze będzie jakiś wyścig dodatkowy po tych zawodach URL do przejechania. I mam nadzieję, że przed nim będzie jakaś cutscenka już kończąca, do cholery jasnej. Bo ja naprawdę nie mam żadnej informacji, czy to ma być koniec, czy nie. Ale jak widzicie, że wszystkie te wyścigi z mapki pozostałe zniknęły, więc podejrzewam, że to będzie na pewno już na 100%, na 110% koniec. Koniec, ostatni wyścig i w ogóle. Więc dojedziemy sobie tam spokojnie. Zmienię na moją ulubioną kamerkę z maski. W moim pięknym Eclipse'ie, którego marzyłem mieć przez wszystkie odcinki tej gry, a kiedy go już dostałem, spuściłem się na pada. Okej, to tutaj mamy. Myk. Wow, 10 tysięcy, to musi być to. Alright, looks like we are got a taker. If you can learn some, looks like you be just fine. Dobra, o! You can't do that. We have a deal. Look, just give me one more chance. I can take it. Oh yeah, nerwowo. Co on zrobi? No. You're nothing but bad luck. I took you out once, and I'm gonna do it again. I'm calling you out.
right here, right now. Everything on the line. You down or what? Wow, narobiłem w portki. No dobra, czym będzie jechał w ogóle? Chyba Mazdą RX-8. Nie, Pontiakiem. A co za kierowca wchodzi na swój samochód, tak? Jest jakieś dziwne. Okej, zobaczmy jak będzie pruł. No nic, już został z tyłu. Boże. Dobra. 5 okrążeń? Wyścig jeden na jednego. Damn it. Ciekawe co będzie robił. Będzie mnie spychał? Nie. W ogóle jedzie sobie z tyłu, jakby nigdy nic. Nic się nie dzieje, nie strzela z jakichś karabinów. Mój Eclipse jest i tak lepszy od jakiegoś Pontiaka. Nic mi nie zrobi, no zobaczcie jak on słabo jedzie. No, ja nie wiem jak ta postać mogła w ogóle z nim przegrać na tych cutscenkach wprowadzających do gry. 5 okrążeń to jest masakra, to jest dużo. Będziemy jechać jak w nieskończoność, masakra. Gdzie on pojechał? W ogóle jakimś skrótem magicznym? Nie, ja mam skrót, bo tutaj jest o. Tutaj będzie krócej. Pięknie. Teraz sobie tu pojadę. No zobaczcie, został gdzieś z tyłu. Nie wiem, czy widzicie tą minimapkę, ale jest... No katastrofa. Ja myślałem, że tutaj gdzieś powalczę, pojeżdżę w końcu. A to nie, widzę, że nie... ledwo co w szóstkę wbiję, bo tak wam powiem. Mojego Eclipse'a zdecydowanie stać na więcej. Tyle w tym temacie. Ten wyścig jest bardzo fajny, bo on ma taki dużo... Co on tam zrobił do cholery? Możecie sobie cofnąć i zobaczyć tę minimapkę, jak się tak wywrócił. Rozwalił się o trafika? Niemożliwe. Ten wyścig jest bardzo fajny, dużo prostych i takich fajnych zakrętów, gdzie możemy sobie fajnie podriftować i w ogóle fajnie. Ale nie driftować będziemy. Będziemy właśnie wygrywać i kończyć serię Need for Speed Underground 2. Wiem, że się cieszycie, że w końcu przestanę grać w tą grę, bo już tyle ją męczę, tyle czasu. Lucek, za długo kręcisz tą serię. Lucek, czemu nie grasz w Undergrounda? Czemu tak mało film? A bo ja kręcę tak jak chcę. Co wy na to? Dobra, mam pierwsze okrążenie. Jeszcze 4. Okej, oto ostatnie metry ostatniego wyścigu z ostatnim przeciwnikiem na ostatnim okrążeniu. Ten koleś chyba nazywa się Caleb, tak? Dobrze przeczytałem, na chwilę się pojawił. Jego nick, czy imię. Caleb, tak. Więc... What? Jak ja uwielbiam te kwadratowe ściany! Ale wiecie co, on zawsze w tym miejscu jakoś się rozwalał przez te wszystkie okrążenia. I powiem wam, że kilka razy udało mi się, mnie dogonić. Jeśli się naprawdę zamyśliłem i pomyślałem o jakichś nieprzyzwoitych rzeczach i nie byłem w stanie porządnie kontrolować samochodu i gdzieś tam się po prostu rozwaliłem. Ale tak to zostało gdzieś z tyłu, jest słaby, o zobaczcie. I teraz... What the hell, man? Nie, tylko nie wygrywaj ze mną, man! On jest ogólnie słaby, nie ma szans, że ze mną wygrał. Gdzieś tutaj się zaraz rozwali czy coś, na pewno. Pojedzie pewnie tą dłuższą drogą. Nie, pojechał krótszą, cholera jasna. No to mam problem. Jak teraz przegram, będzie lipa. Oj, przepraszam. Coś się stało, cholera jasna. A oni się zawsze nabierają na tą sztuczkę. Nawet najwyższy boss nabrał się na tą sztuczkę, więc jak jego podwładni nie mogli się na to nabierać. Dobra, wygrałem Eclipse'em z GTO, mam 10 tysięcy w kieszeni. Zobaczcie, wszystkie laski moje. Na, Rachel. Ej, to bliźniaczki czy jak? I can't believe it. Yes. Tu. Need for Speed Underground 2. Gra ukończona. Moi drodzy, fantastycznie. Congratulations. Co to może być? The game unlock. Performance. No more events complete the world, to new cash, ready race, any event from carrier. Okej, czyli chwileczkę, coś mi się pokazało.
No dobrze, Need for Speed Underground 2. Wygląda na to, że to już będzie koniec. Zostało mi tutaj kilka, znaczy pojawili się przeciwnicy do pokonania i będę mógł z nimi sobie walczyć na wyścigach na 300 metrów. Natomiast co myślę o Undergroundzie? No, ja sobie wspominałem tą grę jako naprawdę coś zajebistego. Niestety większość wyścigów były nudne, było nudnych. Najlepsze były drifty, dragi, Street X. Oczywiście sprinty też były fajne, ale wyścigi URL były tak strasznie nudne i monotonne, że no, pomijałem je po prostu na filmach i nie pokazywałem wam tego, bo po prostu nie ma sensu, tak? Więc ogólnie gra na swojej świetności niewiele straciła przez ten cały czas. Właściwie dalej możemy sobie fajnie tuningować te samochody i jest naprawdę spoko pod tym względem. Czego mi brakowało? Myślę, że niczego. No, naprawdę bardzo fajnie się gra na tym otwartym świecie. Fajne są samochody. Fajnie się je przerabia i tak dalej. Polecam właśnie sobie powrócić do Undergrounda 2, żebyście sobie po prostu pograli i zobaczyli, jak to było kiedyś. Jak się ludzie jarali tego typu grami, taką grafiką i tak dalej. No nic, mam nadzieję, że seria z Undergrounda moja wam się podobała. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną do samego końca. Pamiętajcie, że niedługo pojawi się informacja o aukcji, gdzie będę sprzedawał właśnie swoją grę, swoją kopię Undergrounda dla was z jakimś może małym bonusikiem w paczce. Zobaczymy. Tymczasem żegnam się z wami. Na razie. Hej!